faworytki i zawsze bardzo zaciekle o nie walczę. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Wiele kandydatek wykazało się tak wielką inwencją i tak wielką kreatywnością, że w większości kategorii naprawdę spędziłem wiele czasu, żeby zastanowić i właściwie wycenić. Super poziom. Bardzo trudne zadanie jury, żeby wybrać. Obrady były bardzo burzliwe, bardzo trudno było wyłonić finalistki w poszczególnych kategoriach. W niektórych dziedzinach były wyraźne faworytki, one wyraźnie wygrały. Natomiast dwie dziedziny były bardzo równo ułożone i tutaj decydowały pojedyncze głosy. Jury w tym roku ufundował specjalne wyróżnienie, nagrodę dla kobiety, która najbardziej, najefektywniej wyróżnia się w branży IT. Zgłoszeń było bardzo dużo. Myśmy oceniali tylko po 5 kandydatek z każdej kategorii, czyli finalistki de facto. No ktoś musi zwyciężyć, ktoś musi być ostatni. Te panie, które wybraliśmy, naprawdę zasługują na nagrodę, na motywację, na to, żeby im podziękować za to, co robią i za to, że nie tylko rozwijają swoje firmy, ale swoją postawą, swoją działalnością zachęcają innych do działania. Warto w ogóle mówić o sukcesach, warto mówić o tych doświadczeniach, które nas doprowadziły do tego sukcesu, o tak naprawdę wyzwaniach, jakie przed nami stały. Myślę, że tego typu historie pomagają innym się troszeczkę z tym zidentyfikować i zastanowić, czy gdzieś tam te lęki, które mam własne, można pokonać, może ktoś ma podobne doświadczenia. Sukces pisany szminką jak najbardziej wpisuje się w sukces polskiej gospodarki, a być może nawet jest większy niż cała średnia polskiej gospodarki. Wiele pań pisało do nas, dzwoniło, które nawet niekoniecznie dostały się do finału, że już czują, że wygrały. Spisując swoje wszystkie osiągnięcia, stwierdziły, ile ja osiągnęłam. I teraz już ja czuję, że wygrałam. I nieważne, czy w tym konkursie zdobędę statuetkę, czy nie.